Dzisiaj spotkanie dzieci z Panem Jezusem. Do Pana Jezusa przyprowadzano dzieci. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 13 do 16 wersetu nam o tym mówi. I przytoczę jeden fragment. Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Widzimy tutaj błogosławieństwo Pana Jezusa. Jeżeli Pan Jezus obdarzył nas dziećmi, to naszym zadaniem jest przyprowadzić je do Pana Jezusa Chrystusa. One powinny być przy Nim tam, gdzie mogą słuchać Jego głosu i gdzie Jego ręce mogą je błogosławić. Przyprowadzenie dzieci do Pana Jezusa Chrystusa oznacza m.in. modlitwy za nimi przed tronem łaski, gdy razem z nimi się modlimy lub śpiewamy chrześcijańskie pieśni. Stawiamy je w zakresie błogosławieństw Pana Jezusa Chrystusa. Wspólne śpiewanie w rodzinie może zachować dzieci przed złem tego świata. Szczególnie ważne jest, aby dzieciom przekazywać prawdy Słowa Bożego. Pięknym zadaniem rodziców jest opowiadanie im historii z Biblii. Również dobrze jest, kiedy przyprowadzamy dzieci na zgromadzenia wierzących. Gdy tylko potrafią już uczestniczyć, nasz Zbawiciel chętnie przebywa wśród całej owczarni. Starzy i młodzi powinni być obecni, kiedy Pan Jezus Chrystus przebywa pośród swoich. Dzieci z początku nie rozumieją zbyt wiele, ale co nieco odbierają z tej świętej atmosfery. Uczą się pieśni i śpiewają je. A zrozumiale podane Słowo Boże potrafią zrozumieć szybciej, niż nam się wydaje. Uczniowie nie chcieli dopuścić do spotkania Pana Jezusa z dziećmi. Sądzili, że Pan Jezus Chrystus nie powinien poświęcać dzieciom swojego czasu i sił. Z takim błędnym myśleniem dorosłych możemy się spotkać i dzisiaj. W efekcie mogą być oni dla swoich dzieci przeszkodą w ich drodze do Pana. Gdy Pan Jezus Chrystus to spostrzegł, oburzył się. Pan Jezus zajął stanowczą postawę wobec tych, którzy chcieli przeszkodzić w Jego spotkaniu z dziećmi. Jego niechęć wobec zachowania uczniów było częścią Jego doskonałości. Ostatecznie przyjął dzieci, wziął je w swoje ramiona, kładł na nie ręce i błogosławił. Poprzez możliwość kontaktu z Panem Jezusem Chrystusem, ich udziałem stały się błogosławieństwa Królestwa Niebios. Zewnętrznie zostały uświęcone. Oznacza to, że szczególnym przywilejem jest możliwość poznawania prawdy Pana Jezusa Chrystusa już od dzieciństwa. Jednocześnie jest konieczne, abyśmy świadomie i aby te dzieci świadomie się nawróciły poprzez wyznanie ich grzechów i przez ich osobistą wiarę w Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Również każdy dorosły ma otwartą drogę, aby wkroczyć do Królestwa Bożego i otrzymać błogosławieństwa Pana Jezusa Chrystusa. Jednak jego nastawienie i myślenie musi być podobne do postawy małego dziecka. Małe dziecko nie stawia żądań i warunków, ale za to wierzy we wszystko, co dobre, przyjmując to z dziecięcą prostotą. Wtedy otwierają się dla niego źródła Bożego błogosławieństwa.